I witam was bardzo serdecznie, z tej strony Heros699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Dragon Age Początek. I od czego by tutaj zacząć? A zaczniemy od tego, że oczywiście zapomniałem zadać wam pytanie odnośnie tego, co mówiłem w poprzednim odcinku. A stwierdziłem, że pewnie i tak bym nie dostał odpowiedzi, więc powiem jeszcze tutaj, bo prawdopodobnie właśnie z tym problemem będziemy się zmagać w dzisiejszym odcinku. I tak, a tutaj właśnie jeszcze dałem Morrigan właśnie ten jakby, nie wiem jak to można nazwać, czapkę czy coś w ten deseń. Na razie jeszcze nie zmieniałem jej tutaj uzbrojenia. Później się może tym zajmiemy. I teraz tak, no dobrze, a my będziemy dalej eksplorować tutaj Lathering. I teraz tak, tu mamy tak... Kantorzy nadal korzystają ze swej tablicy? No to dopiero poświęcenie. No właśnie, tu mamy tak zwaną tablicę, w której będziemy mogli wykonywać takie zadania poboczne. No i za nie będziemy dostawać expa i trochę kasy. Więc dobra, no oczywiście tutaj trochę jest tego do czytania. Raczej nie będę jakoś tak na tym nagraniu czytał tego w ogóle, bo to byłoby tragicznie. W szczególności, że ja aż taki czytelnik to ja nie jestem. Ale pewnie najważniejsze informacje to się z tego będziemy dowiadywać tylko. Więc mamy... bandyci, wszędzie bandyci. No i oczywiście akceptujemy wszystkie zadania, bo to zawsze jakiś exp. I zawsze można do tej tablicy przychodzić i zawsze podchodzimy do takiego tutaj typunia albo do jakiejś tutaj kobitki, która będzie na przykład stała przy tych tablicy i możemy zdobyć właśnie kasę i tam jeszcze exp. Więc zobaczymy, co nam powie. Ailin przemówiła do ludu. Wasze jest moje ognisko. Wasz jest mój chleb. Wasze jest moje życie. Bowiem ci, którzy kroczą pod wzrokiem Stwórcy, stanowią jedność. Witam. A ty kim jesteś? Masz na tablicy coś ciekawego? Dobra, jedynka, witam. I coś poruszył ustami, ale nie wiem, o co mu chodziło. Że kiwnął głową i się uśmiechnął. Spytałem o coś, że halo, spytałem o coś, niewiele mówisz, co? Odpowiedz uśmiechem. Dobra, odpowiemy uśmiechem. Niechaj wszyscy powtarzają pieśń światła. Jedynie słowo rozpędza mrok, który nas otacza. Nie może odpowiedzieć, to kantor Devons. A ty się, gówniarzu, nie wtrącaj. Tutaj dorośli rozmawiają, no. Co to znaczy kantor? Ma coś nie tak z głową, dość tych ludzkich bzdur. No, co to znaczy kantor, dobra. Jeden z tych, co mogą powtarzać tylko pieśni światła. Chociaż na jego tablicy są listy z dobrymi uczynkami do spełnienia. Rzecz, mój ojciec naprawił raz dach wdowy Alison, a kantor mu zapłacił. Naprawdę. Mądre dziecko to błogosławieństwo dla rodziców i dla Stwórcy. Oj, tam nie szalej, ziomuś. Czyli mam z nim pogadać, jeśli chcę komuś pokryć dach? Nawet dziwna ta opcja. To taki ślub milczenia, tak? Nie może normalnie mówić. O, to już sobie możemy wziąć. Nie, chyba że coś jest w pieśni światła. Takoż Rajmael w świątyni pogańskiej ukorzył się. Przemawiaj jeno słowem, śpiewaj jeno pieśń. Na on czas twoim będzie złote miasto, rzekła Andrasta. Dobra, nie będziemy tracić czasu na niego, bo przecież lepiej, żebyśmy coś robili pożytecznego. Okej, okay, tutaj mamy właśnie tutaj katedrę. Możliwe, że możemy tutaj wejść.
Znaczy tak, na pewno wyjdziemy. Legiony zła stoją tuż za progiem. Pożrą nasze serca. Nie ma dokąd uciekać. Zło przykryje cały świat jak plaga szarańczy. Proszę, dzieci się boją. Lepiej już teraz poderżnąć im gardła, niż pozwolić, by cierpiały katusze w szponach mrocznych pomiotów. Tam! Jeden z ich sług już jest wśród nas. Od tego mężczyzny czuć ich nikczemny smród. Czy nie widzicie ohydnej czerni, która go wypełnia? Okej, okay, dobra. Właśnie ja nie widziałem, jak tutaj śmiesznie go skomentować, ale chyba jedyny argument to byłby na zasadzie... On chyba jest jakiś niedorozwinięty. Wiem, słaby, ale okej. Dobra, co jakby możemy go tutaj zripostować z tymi opcjami? Zignorujcie go, ludzie. Ja na pewno tak zrobię. Haha. Mógłbyś mówić trochę ciszej. Czy nikt nie uciszy tego szaleńca? Uważaj, na kogo rzuca oskarżenie, głupcze. Weźmy trójeczkę. Proszę bardzo, nie mam ochoty sprawdzać, jak radzi sobie z tym swoim toporem. Widziałem, jak na mój lud wstępuje czarna horda. Całe bagna pochłonęła ciemność. To jeden z tych, którzy nas zniszczą. Czyli ja zniszczę cały świat. Ja teraz naprawdę jakiś psychopata. Przecież ja chcę ocalić świat. Ja chcę ocalić właśnie nasze życie, żeby tutaj moi widzowie oglądali moje tutaj odcinki, a nie, że mroczne pomioty zaleją nas świat i nikt później nie będzie mnie oglądał i innych oglądał i w ogóle życia nie będzie i w ogóle Heras przestań pieprzyć takie głupoty, tylko zajmij się fabularną linią. Dobra, no. Dość tego, ani słowa więcej. Biedaku, co ci się stało? Nie bądź głupcem, mroczne pomioty można pokonać. Marnujesz tylko mój czas, w sumie mój też, ale kontynuuj swoje przemowy i... kontynuuj swoje przemowy, jeśli musisz. Dobra, agresywnie, dość tego, ani słowa więcej. Nie, nie dotykaj mnie! Przenosisz zło i zniszczenie, to już koniec! No i spierdzielił, no. On miał rację, prawda? Nie ma już dla nas nadziei. Tu mamy perswazję i zawsze jest nadzieja. Zbierz sobie odwagę. O, i to jest bardzo dobra opcja. Masz rację. Nie możemy się poddać. Ale my nie możemy walczyć. Co mamy zrobić? Położyć się i zdechnąć też nie możemy. Musimy iść na północ, do Denerim. No i fajnie. Okej, dobra. Czy ty, Templariuszu, coś powiesz? Chociaż troszeczkę byłeś taki pierdołowaty, bo nie chciałeś wyciągnąć, co ty tutaj masz, swojego miecza na tego wariata, więc... Może łeb mi przestanie pękać, skoro nie ma tu tego przeklętego Hasynda. Aha. Dobra, tak naprawdę twoja głowa mnie nie interesuje. Ty masz tutaj jakoś inaczej napisane, Sir Moran. Okej, zobaczmy sobie, co jeśli ma. Jeśli szukasz schronienia w świątyni, to nie mamy już miejsca. Aha, spoko. Zamknięte? Nikogo nie odprawiamy, ale po prostu nie ma już gdzie spać. Ale kapłani są w środku, jeśli chcesz zanieść modły do Stwórcy. Niechaj chroni nas wszystkich. Kto rządzi tą kaplicą? Wielebna matka zarządza świątynią, a Sir Bryant dowodzi stacjonującymi tu templariuszami. Wiecie, że na terenie grasują bandyci? Grasowali? Udało ci się ich przepędzić? O, Sir Bryant będzie zobowiązany. Aha. Słyszałeś jakieś nowiny? Nic, odkąd Tern Logan przemaszerował tędy na czele wojsk. Szkoda nieszczęsnego króla, ale nikt nie jest w stanie myśleć o niczym, prócz nadciągających mrocznych pomiotów. Dobra, żegnaj. Niech Stwórca czuwa nad tobą. Dobra, dobra. No i weźmy sobie do tej świątyni.
Chociaż co prawda to nie niedziela, no ale można zawsze tam wejść, jakieś modły tam. Coś tam można się pomodlić, nie? Pogadać sobie tutaj z kapłanami czy coś. Dobra, tutaj są zwykli ludzie. Mowa jest o maruderach z armii pomiotów, ale ani znaku głównej hordy. Się zastanawiam, kto tu mówił, ale... ...nadzieją tej wioski i nie opuszczę jej. To wszystko. Niechaj Stwórca się nad nami zlituje. A, to templariusz, dobra. Ty coś powiesz? Chyba nie. A, jednak. Ty też jesteś tu do wielebnej matki? Gdzie ona jest? Chyba w swoim gabinecie załatwia szczegóły ewakuacji. Nie sądzę, by kogoś właśnie przyjmowała. Chciałem poprosić o błogosławieństwo. Porzuciliśmy z rodziną gospodarstwo na południu. Potrzebujemy całej łaski, jakiej Stwórca może nam użyczyć. Cóż, powodzenia. Ja muszę ruszać. Jak się uda, dotrę do domu przed zmierzchem. Okej, okay, no dobra, to nie była zbytnio jakaś niesamowita rozmowa. Ale okay, tu jest ten dowódca tych templariuszy, tak? Tak, kim jesteś? Jestem szarym strażnikiem, zwa się Heros 69, mów mi Heros 69. Nie jestem nikim ważnym, przepraszam, nie chciałem przerywać, okej. Okay. Dobra, jedynka. Rozumiem. Jestem Sir Bryant, dowódca templariuszy z Lothering. Tern Logan ogłosił wszystkich szarych strażników zdrajcami odpowiedzialnymi za śmierć króla. Rozumiem, że o tym wiesz. No proszę, nie dość, że spierdzielił spod Ostagaru, to jeszcze nas oskarżyło wszystko. No, co za drani jaki, no. A pomyśleć, że byliśmy prawie, że tak na równi, nie? Znaczy, na jakiej równi? Co ty gadasz, Harris? No, chodziło mi o to, że... no, milej nas trochę traktował, tak? Szarzy strażnicy nie zrobili nic podobnego. Twierdzi, że to nasza wina. Nawet czy twierdzi, że to nasza wina. I wyznaczył nagrodę za głowę każdego z was. Nie sądzę, żeby strażnicy byli zdolni do takiej nieuwagi lub takiej zbrodni, ale cóż, jest jak jest. Ale lepiej, żebyś tu nie zostawał, tak na wszelki wypadek. Aha. Dobra, czy to, no, nie będziemy takich pierdół się już pytać, tak? Czy możesz po... Dobra, to się zapytamy. Obawiam się, że nie mogę. Nie tobie i nie otwarcie, ale proszę, weź ten klucz. Otwiera dużą szafkę na przeciwległej ścianie. Jest tam więcej, niż możemy zabrać ze sobą. Więc bierz tyle, ile ci trzeba. Sprawy w wiosce wyglądają źle, nie? Bo mają się źle. Ban zabrał swych ludzi na północ i wioska musi radzić sobie sama. Ewakuujemy tyle osób, ile się uda, nim dotrze tu horda. Pozostanę tu tak długo, jak będę potrzebny. A teraz, jeśli nie trzeba ci już nic więcej... Dobra, idziemy. Bezpiecznej drogi i niech Stwórca nad tobą czuwa. A niech czuwa nad nami wszystkimi, jak to powiedział Duncan. Dobra, tu mamy jakąś książkę, da nam pewnie troszeczkę ekspika, albo po prostu jakieś notki. Dobra, ci templariusze pewnie... A, jednak można. Ty, pani, jak się nazywasz? Wyglądasz dziwnie. Nie ty pierwszy, tak sądzisz? Ale odwróć wzrok. Nie pozwolę ci się długo gapić. Lepiej się do tego przyzwyczaj. Będę cię obserwował. Nie chcemy tutaj problemów. No proszę. No tak, bo się będą zwalczać takich magów jak... Jak właśnie Morrigan. Dobra, tu mam jeszcze jakiegoś Sir Daniela. Tak? Przepraszam, nie zauważyłem, kiedy podszedłeś. Sir Donald? Czy to Donald. Ty? Alistair? Na Stwórce! Jak się masz, chłopcze? Byłem przekonany, że nie żyjesz. Żyję, ale nie dzięki Ternowi Loganowi. Gdyby Arl Emon był zdrowy, szybko wyjaśniłby sprawę z Loganem. Gdyby był zdrowy? Co chcesz przez to powiedzieć?
Arl padł ofiarą choroby, która zagraża jego życiu. Nie udało nam się znaleźć na nią lekarstwa ani naturalnego, ani magicznego. Kiedy to się stało? Kilka tygodni temu, ale jego stan szybko się pogarsza. Nikt nie wie, co to za choroba. Nawet magia tylko w niewielkim stopniu spowalnia jej przebieg. Możemy liczyć jedynie na cud. Wszyscy rycerze z Redcliffe wyruszyli na poszukiwania urny świętych prochów. Prochy Andrasty mogą podobno uleczyć każdą chorobę. Boję się jednak, że gonimy za legendą. Z każdym dniem moja nadzieja słabnie. Okej, okay, tu mamy takie nawiązanie właśnie do tego, jakbyśmy szli właśnie na spotkanie z Arlem, czyli właśnie wiemy to, że on już jest jakoś chory, że cierpi na jakąś chorobę i że niektórzy zostali wysłani do poszukiwania urny świętych prochów i dzięki tym prochom teoretycznie Arl powinien ożyć. Ale jak mówię, ten wątek i to wszystko to sobie zrobimy dopiero praktycznie na samym końcu, a skupimy się na innych frakcjach. Ale okej, okay, no dobrze, no to sobie będziemy tutaj miały tutaj się pytać, bo to też będą ważne informacje. Nie powinieneś uciekać przed mrocznymi pomiotami. Miałem nadzieję, że spotkamy się z Arlem Emonem. Więc trafiłeś tu w poszukiwaniu prochów? No dobra, co się zapytamy? Chciałem skorzystać ze świątynnej biblioteki, ale moje umiejętności lepiej sprawdzają się na polu walki niż przy szukaniu baśni. Dobra, wydajmy trójkę. A po co, jeśli mogę spytać? Dobra, tu mamy, potrzebujemy pomocy przeciwko Eternowi Loganowi. Tego nie... No dobra. Jedynka. Rozumiem. To prawda. Arl cieszy się dobrą sławą. Jednak Tern Logan jest bohaterem w całym Fereldenie. Bez względu na to, co zrobił albo czego nie zrobił Tern, Arl wciąż jest chory. To moje największe zmartwienie. Sądzisz, że Logan ma z... O, właśnie. Czy Logan ma związek z chorobą Arla? Arl zachorował jeszcze przed śmiercią króla. Ale co jeśli Logan zaplanował również to? Nie podoba mi się ta myśl. Powinniśmy sprawdzić, co się dzieje w Redcliffe. Teraz jestem o tym przekonany. Jestem pewien, że na zamku Redcliffe godnie cię powitają. Jest tam Arlesa, a ona może ci powiedzieć znacznie więcej niż ja. Dobra, jak z tym już czasem? No dobra, może jeszcze wezmę tą opcję. Opowiedz. Podobno zawiera prochy prorokini Andrasty. Naprawdę nie znasz tej historii? Chciałem usłyszeć, czego udało ci się dowiedzieć. O, to będzie dobre. Jeżeli naprawdę cię to interesuje, w zgromadzonych tutaj księgach jest mnóstwo wiedzy. Nie udało mi się znaleźć nic, co wskazywałoby, że to coś więcej niż tylko desperackie poszukiwania. Zamierzam wkrótce powrócić do Redcliffe i powiedzieć o tym wszystkim Arlesie, gdy tylko przyjedzie Sir Henryk. Kto to jest ten Sir Henryk? To rycerz i mój towarzysz podróży. Spóźnia się jednak. Aha, czyli już my coś mamy odnośnie tego Henryka. Być możliwe, że na tym chyba moście. Dobra, damy to. Co? Masz jego medalion? I list? Na oddech stwórcy! Dziękuję, że mi to dałeś. Inaczej mógłbym się nigdy nie dowiedzieć, co go spotkało. No, dostanę może nagrodę. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Rozprawiłem się z jego zabójcami. Być możliwe, że to chyba właśnie o tamtych chodziło. Dziękuję. Zastanawiam się, ilu z nas spotkał ten sam los na tej szalonej wyprawie. A muszę już iść. Cóż, skoro Henryk nie żyje, muszę wracać do Redcliffe. Być może później poszukam tego uczonego, o którym wspomniał w liście. Muszę jechać. Jeszcze raz ci dziękuję, panie. Bardzo mi pomogłeś. Dobra, dobra.
Okej, okay, chodźmy szybko do tej wielebnej matki. O, to jest ta szafka, o której mówi tamten gościu. Co tu mamy? O, proszę. Mamy tutaj jakieś elfickie buty. Tutaj właśnie miksturki ze 4. I tam jeszcze jakiś maść, który pewnie w ogóle nie użyjemy. Dobra, tu mamy jakąś książkę. Może była brzydka, może miała wystające zęby. Skąd mielibyśmy to wiedzieć? Aha. A to chyba Alistair mówił coś o Andreasie, coś. Tylko, że oczywiście tutaj mnie tutaj zagłuszali inni. Okej, tu powinna być ona. Więc dobra, zobaczmy, co ona ma do powiedzenia. Znaczy, co możemy w ogóle się od niej dowiedzieć. Czy chcesz złożyć ofiarę na rzecz kaplicy, przyjacielu? Wyglądasz, jakbyś miał przy sobie więcej niż ci, którzy zwykle tu przychodzą. Jaka ofiara jest zwyczajna? Zwykle około 30 srebrników. 30 srebrników. No my mamy chyba ponad, nie? Przykro mi, mam tylko 10. 30 monet. Nie mam nic zaoferowania. Dobra, weźmy te tylko 30 monet, nie? Może jakiegoś level upa zdobędziemy. Dziękuję. Więc co mogę dla ciebie zrobić? Jestem szarym strażnikiem, potrzebuję twojej pomocy. Dobra, zobaczymy, co ona powie na ten temat. Szary strażnik? Tutaj? Trzeba ci wiedzieć, że Tern Logan ogłosił strażników wyjętymi spod prawa. A tam pierdzielenie o Chopinie. Tak, słyszałem, ale to Logan zabił króla. No w sumie prawda. Tern Logan? Równie trudno mi w to uwierzyć, jak w to, że potępił szarych strażników. Za twoją głowę wyznaczono nagrodę. Siedź cicho. A ja obiecuję, że zachowam twoją obecność w tajemnicy. Nic więcej nie mogę zrobić. A więc, jeśli nie ma już nic... Chyba muszę iść, bo się tutaj niefortunnie poczułem. Niech cię szary strażniku. Jak takie przemielone mięso surowe. Dobra, chodźmy z tej kaplicy, bo tu chyba żadnych adoracji nie będzie. I dobra, jak stoimy z czasem, no i kurde, jak ten czas szybko leci, no po prostu jak ten czas szybko leci. W teorii zrobiliśmy praktycznie niewiele, a już powoli się zbliża do końca odcinka, no. Ja nie wiem, ja nie wiem, w ilu odcinkach ja przejdę tą serię. Obawiam się, że no ponad chyba 100 to będzie. Nie no, 100 chyba nie. Jak będę tak cały czas tutaj łaził bez sensu, to na pewno. Dobra, przede wszystkim ja chcę teraz już dojść do takiej jednej rzeczy. To była chyba karczma, tylko nie wiem, gdzie ona była. Nie, tu nic nie ma. Tu byliśmy, to było tylko co blisko. Dobra, czyli musimy przejść przez most. A ten coś powie? Nie, to on jest... Chyba, że... Jakby nie. Trzeba nam było jeszcze walki! Nie widzisz, jacy wszyscy są przerażeni? Okej, tu mamy korzeń elficki. O, tu jeszcze mamy rzecz. Okej, to jakiś kolejny prezent. Zimno mi. Przyda się. Nie podoba mi się tu. Co ty tak narzekasz, młody? Widziałeś moją mamę? A jak ona wygląda? Właśnie, to znaczy jak ona wygląda? Jest bardzo wysoka i ma rude włosy. Wszyscy razem mieszkamy w gospodarstwie. Przyszli niedobrzy ludzie z mieczami. I mama kazała mi biec do wioski, biec co sił, to pobiegłem. Mówiła, że będzie tuż za mną, ale czekam i czekam i nie ma jej. Wiesz, gdzie jest twój ojciec? Poszedł wczoraj z Williamem do sąsiadów, ale nie wrócił.
Chodź za mną, poszukam twojej mamy. Dobra, niech może potowarzyszy. Mama mówiła, że mam nigdzie nie iść, tylko czekać we wsi. Idź do świątyni. Dziecko, ktoś się tobą zajmie. Tutaj damy mu srebrnika i sobie kupi coś do jedzenia. Dobra, no to zaproponujmy mu to, bo przecież narzeka, że zimno, tak? Pójdę, ale tylko jeśli nie znajdę mamy. Więc naprawdę jesteś elfem? A kim, kuziwa, krasnoludem? Tak, czemu pytasz? Tata mówi, że elfy są niemiłe, a ty jesteś milszy niż wszyscy tutaj. Dziękuję, że mi pomagasz. Teoretycznie nie jestem aż taką miłą postacią, w sensie mój elf, ale no już... Dobra, nie będę tutaj... Jak inteligentne są Mabari? Rozumieją wszystko, co mówimy? O, doprawdy? A może po prostu słuchasz tonu mojego głosu? W końcu możesz być kompletnym głupolem. Hej, spokojnie. Nikt nie mówi, że głupol nie może być śliczny i uroczy. A ty jesteś uroczym pieskiem, prawda? Niewiedza to prawdziwe błogosławieństwo, prawda? Tak przynajmniej mówią w zakonie. Okej, tu mamy jakieś zadanie poboczne. Sprawdźmy je. Witaj, nieznajomy. Pewnie nie znasz nikogo, kto umie robić pułapki. Do czego ci one? Stary Barlin mówił, że wkrótce mogą nadejść pomioty. Ma w obejściu trochę pułapek. Pomyślałam, że też parę rozrzucę po gospodarstwie. Ale Barlin chce je mieć zatrute. Ja chcę zwyczajne. Dobra, to jest takie zadanie odnośnie pułapek. Co prawda, no my nie umiemy robić pułapek i chyba jeżeli chodzi o nasze postacie, to na chwilę obecną to też nie potrafią, ale pułapki też można skupić, więc w sumie można coś tutaj poświrować, więc... Dobra, zapytam, czy w ogóle ma zatrute pułapki. Nie znalazł jeszcze trutki. Dzięki, niech będą stwórcy. Ale ma ich pełno na swoim polu. On bywa trochę ekscentryczny. To czemu nie kupisz jakichś wnyków? Nikt nie ma. Barlin rozrzucił wszystkie pułapki po swoim polu. Aha, czyli co, jakbym... Aha, czyli już teoretycznie spieprzyłem zadanie, tak? No dobra. Nie chciałam przeszkadzać. Przepraszam. Chyba, że później mogę do niej wrócić. Okej, jak stoimy z czasem? No kurde, no już prawie... czyli dzisiaj nie pójdziemy. Dobra, to w następnym odcinku pójdziemy tam. To jeszcze tutaj poświrujmy i zobaczymy, jakie to mamy zadanie. Masz gdzie spać? Nic nie brakuje? Ja nie mam czasu do spania, kobito. To co? Co tu się dzieje? Myślisz, że jestem jednym z uchodźców? W zasadzie liczyłem, że mogę ci pomóc. No dobra, czwóreczko. Nie trzeba nam teraz mieczy, tylko łóżek, żarcia i mniej tych nieszczęsnych drani. Nie znasz się pewnie na tonikach, lekach ani ziołach. A tak, na tych ziołach się znamy. Akurat Morrigan umie robić właśnie eliksiry, więc tutaj możemy już spokojnie to zadanie wziąć. Więc ja nie, ale mój przyjaciel tak. Moi przyjaciele powinno być, tak? Nie, to jest przyjaciel. No to przecież Morrigan to robi, no ale okej, dobra. No, to możliwe, że jesteś w stanie nam pomóc. Przechodzi tędy wielu podróżników, często chorych albo rannych. Robimy, co możemy, ale zapasy się kończą.
W lesie na północ są zioła lecznicze. Jeśli zrobisz z nich trochę lekarstw, postaram się coś ci zapłacić. Napiszę wszystko, co musisz wiedzieć na tej karcie. Okej, chyba właśnie teraz dostajemy możliwość robienia tych eliksirów. Bo teraz tak, żeby zrobić te eliksiry, właśnie wchodzimy tutaj w Morrigan. I ona ma tutaj właśnie te zioła. I właśnie może robić tutaj właśnie te okłady lecznicze. Potrzebna jest właśnie kolba i te korzenie. A tu są przysmaki właśnie, co potrzeba właśnie tych grzybów i korzenie. No tutaj many, ja zazwyczaj tej many nie używam. Więc możemy na chwilę obecną zrobić 7. Ale najpierw to pozbieramy tak może. Tak sobie myślę, Alisterze. Posłuchaj. Mam inne wyjście? Czy pośród dwóch pozostałych przy życiu szarych strażników to nie ty jesteś tym starszym? Ciekawi mnie, dlaczego pozwalasz mu przewodzić? Ciekawi cię to, tak? Właściwie to ciągle ustępujesz nowemu rekrutowi. To sposób postępowania przyjęty przez całą szarą straż, czy tylko przez ciebie? Co chcesz usłyszeć? Że wolę wykonywać czyjeś polecenia? No więc wolę. Wydajesz się bardzo pasywny. Nie mogłabyś wczołgać się gdzieś pod krzak i tam zdechnąć? Byłoby wspaniale. Dzięki. Bardzo ciekawa tutaj budowa tego domu, nieprawdaż? Dobra, nie wiem co o czym się tam gadali, ale mnie to trochę nie obchodzi, więc przejdźmy dalej. Dobra, czy tu coś jeszcze znajdziemy ciekawego? Chyba nie. Więc teoretycznie już można byłoby zakończyć odcinek, więc tutaj mniej więcej przejdę. Okej. Dobra, i czy coś jeszcze chciałeś, Heros, powiedzieć ciekawego tak na zakończenie odcinka, o ile cię jeszcze ktoś w ogóle ogląda do końca twój odcinek? Znaczy, powiem tak. Planuję, tak jak już mówiłem, jestem właśnie na etapie tworzenia tego To For You. Oczywiście wszystko wyjaśniałem w odcinku podsumowującym, więc jeżeli ktoś nie oglądał, a nikt nie oglądał, bo jeszcze widziałem żadnego wyświetlenia, to zapraszam. Ja wiem, że godzinny on prawie trwa, no ale może tam jakoś znajdziecie czas, żeby go obejrzeć. Więc tak, jestem na chwilę obecną na tym etapie. Na razie jest w fazie planów. To jeszcze nie jest nic takiego zrobionego, że to już jest. Tylko na razie to jest w fazie planowania. Ja, jeżeli chodzi o robienie serii na PC-ta, no to jeszcze trzeba będzie z tym troszeczkę poczekać, bo po pierwsze nie mogę w ogóle kupić tego ekrzyna, coś tam mam jakieś małe problemy i tam muszę w banku wszystko wyjaśnić. I na chwilę obecną też muszę jakoś ogarnąć ten mikrofon. Być możliwe, że może mój komputer nie widzi dokładnie tego mikrofonu albo słabiej, więc to jeszcze tu muszę nad tym popracować. Więc no i na chwilę obecną tak to będzie wyglądało, że robię jeszcze serię z Dragon Age'a i z Guitar Hero. Być możliwe, że powoli szybciej się skończy Guitar Hero, wtedy zacznie się nowa seria i jakoś to będzie. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę, że jakaś subskrypcja wpadnie, że może komuś polecicie mój kanał, bo ponieważ każda subskrypcja jest u mnie mile widziana i przypominam, że jak będzie 40 subskrypcji, to nakręcę taki odcinek właśnie taki vlogowy, gdzie właśnie mniej więcej pokazuję twarz, mniej więcej się wam tam przedstawiam. No i później takie właśnie podsumowania i takie różne takie vlogowe wypowiedzi będą już właśnie na kamerce i no i jakoś to pójdzie, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał i do zobaczenia w następnym odcinku, więc do zobaczenia.